To już 17 sierpnia, dzisiaj o gazie, Rosji i Kaczyńskim. Takie moje różne propozycje, można powiedzieć, propozycje dla prezesa. Otóż brak gazu już za chwilę, to na pewno ziąb. Już za chwilę to zamykanie firm z różnych branż, to brak towarów, to bezrobocie. Boją się tego, znaczy boimy się tego my, bo nas to uderzy, boją się tego rządzący, bo stracą władzę. Dlatego myślę, że Kaczyński powinien już teraz usunąć z posady premiera Mateusza Morawieckiego, bo on jest twarzą klęski i on też jest twarzą histerii ukraińskiej. No, mówię usunąć, nie da się usunąć premiera bez usunięcia całego rządu, co z kolei jest zawsze ryzykowne, bo można stracić władzę. O tym wielokrotnie nie tylko ja mówiłem publicznie, jak to tam każdy, kto chce, przeczyta sobie w Konstytucji, jak to wygląda. Więc pytanie, czy można usunąć Morawieckiego, nie usuwając rządu całego, nie ryzykując tych tam na przykład trzech kroków, czy w Sejmie, czy konstruktywnego wotum nieufności. O tym zaraz, bo oczywiście można zmusić Morawieckiego pewnie, nie wiem, do zmiany narracji. Można mu, tak jak zmienił narrację w sprawach Unii Europejskiej, kiedy nowy ton nadał tym relacjom Kaczyński. Tak samo można Morawieckiego zmusić do zmiany narracji w sprawach ukraińskich. Musiałby się, no, w zasadzie musiałby się przyznać do poważnych błędów. I to też by nie poprawiło notowań PiS-u, a przecież o to Kaczyńskiemu chodzi. Ale jeżeli mówi się w PiS-ie o wymianie premiera razem z rządem, jak rozumiem, bo inaczej się pewnie nie da, wiosną, to pewnie da się i teraz. No, dlaczego można ryzykować w Sejmie głosowania, no i być może ryzykować, że Duda zrobi numer. Dlaczego można tak ryzykować wiosną przyszłego roku, a dlaczego nie można byłoby tak zaryzykować już jesienią? Da się wiosną, da się i teraz. No ale jeżeli właśnie, jeżeli strach ryzykować, jeżeli strach zmuszać Morawieckiego do zmiany narracji we wszystkich sprawach, których twarzą był w ostatnim czasie, no to można Morawieckiego wysłać na chorobowe. Taka jest myśl, chodzi myśl o wysłaniu na chorobowe Kaczyńskiego, że przychodzą panowie sanitariusze, znaczy ci ratownicy, teraz się to nazywa, ratownicy przychodzą z jakimiś, jak tam ktoś sugeruje, nieznanymi Kaczyńskiemu ochroniarzami, no i mówią, no pan jest bardzo chory, musi pan się udać do sanatorium, na leczenie, do Izraela, do rezydencji wiejskiej, do Czerwonego Boru i tak dalej, i tak dalej. Otóż można to zrobić pewnie z Kaczyńskim, chociaż bardzo trudno jest taki spisek zawiązać pod jego czujnym okiem jako prezesa, a na pewno można to zrobić z Morawieckim. Można go nie dymisjonować, tylko go po prostu rozchorować. No i wtedy pełniącym obowiązki premiera byłby wicepremier Błaszczak, który by wykonał rozkazy swojego patrona, swojego opiekuna, swojego wychowawcy, prezesa Kaczyńskiego. Oczywiście rządy PO premiera zamiast rządów premiera bez podawania do dymisji Rady Ministrów spowodowałyby wrzask totalitarnej opozycji, to jasne. Wrzask, jazgot być może nawet za granicą, oni by bardzo chcieli, Tuski i Tuskoidy chcieliby pewnie podniecić też media zagraniczne, polityków zagranicznych, żeby tak jeździli po tej polskiej demokracji, że co to za demokracja, skoro rządzi PO premiera. Nawiasem mówiąc,
Na świecie to się zdarza. Oczywiście chcę tutaj rozróżnić. Jest PO premiera, to jest ktoś, kto zastępuje premiera w razie jego niedyspozycji. Jest jeszcze tymczasowy premier. Po rozwiązaniu Sejmu w Polsce czy w innych krajach, po wyborach jeszcze nawet w końcu przecież, tak, po wyborach, dopóki nie powstanie nowy rząd, no, jest coś takiego jak tymczasowy premier, bo premier w zasadzie musi złożyć rezygnację, czy też otrzymuje dymisję. Rząd już tylko administruje, no ale jest to właśnie tymczasowy rząd z tymczasowym premierem, czyli ten poprzedni rząd, który jeszcze musi być, no bo nie ma następnego. To czasami się długo wlecze w różnych krajach. W Belgii bodajże po i pół roku potrafi się wlec, bo trudno jest sformować nowy rząd. Ale to jest oczywiście dygresja, jak zawsze. Dlaczego trzeba Morawieckiego wysłać na urlop, czy też na chorobę, lub się go pozbyć całkiem? No dlatego, że jest twarzą histerii ukraińskiej. Dlaczego histeria ukraińska jest nie do utrzymania? Bo bardzo prawdopodobne jest, że nastąpi reset z Rosją, jak za czasów Obamy. To właśnie wtedy, kiedy Kaczyński pisał po śmierci brata miłosny list do Rosjan. Na pewno już się w tę rolę miłośnika Rosji wczuł i może powtórzyć to doświadczenie w dużo mniej traumatycznej sytuacji, jaką mamy teraz. W końcu brat mu teraz nie zginął. Mamy tylko wojnę na Ukrainie, a i tak ta wojna przecież niespecjalnie w tej chwili jest dynamiczna. Reset z Rosją w zasadzie jest nieuchronny, chyba że Zieleński sprowokuje eskalację, do czego dąży. Drugi już atak na urządzenia wojskowe rosyjskie na Krymie, jakieś dziwne pożary w obwodzie rostowskim w Rosji przy granicy ukraińskiej, to mogą być ślady takiej eskalacji. On atakuje terytoria, które Rosja uważa za swoje, on Zieleński, po to, żeby sprawdzić, czy Rosjanie wykonają swoją groźbę i czy na przykład zaatakują Londyn. Tak ostatnio słyszałem, że to nie Warszawę Rosja ma zaatakować rakietami, tylko Londyn. Znaczy, nie to, żebym życzył Londynowi ataku rosyjskiego, ale wolę atak na Londyn z dwojga złego niż atak na Warszawę, bo tutaj mieszkam na Mokotowie i nie wiem, czy gdzieś w okolicy nie ma jakichś celów, które Putin mógłby uznać za stosowne. No więc już niech lepiej atakuje Londyn. Zresztą wiemy, że taka eskalacja jest powolna i gdyby coś takiego, nie daj Boże, miało nastąpić, to przecież nie będą to ataki na bloki cywilne, na ludność cywilną, tylko na jakieś urządzenia wojskowe lub wywiadowcze. Także nie panikujmy, chociaż oczywiście najlepiej byłoby, gdyby Zieleński się wyniósł z Kijowa, zanim sprowokuje jakiekolwiek eskalacyjne ruchy ze strony Rosji. Reset z Rosją jest, jak mówię, no prawie nieuchronny. Wygrana Trumperów przyspieszyłaby go, jeżeli nastąpi, co oczywiście nie jest do końca też przesądzone, bo rząd Bidena jest, dokładnie mówiąc, jego właściciele są w panice. Tego dowodzi bardzo ryzykowny, wręcz samobójczy krok, jakim był atak na dom Trumpa na Florydzie. Zwycięstwo Trumperów w wyborach połówkowych do Kongresu, także na wiele stanowisk wybieralnych, stanowych, federalnych, przyspieszy ten reset, dlatego że wybrańcy narodu, republikańscy i to tramperscy, nie republikanie związani z Partią Wojny, oni po prostu mogą zablokować przynajmniej znaczną część tej pomocy finansowej dla Kijowa, którą zatwierdzają w legislatywie. A widać już, że generalnie tramperzy w prawyborach republikańskich wygrywają spośród posłów, kongresmenów, posłów do Izby Reprezentantów, którzy głosowali za impeachmentem Trumpa kiedy to było?
Tak, 8 lata mi się mylą. W każdym razie spośród tych posłów tylko dwójka przeszła przez prawybory. Właśnie w tej chwili liczone są głosy w stanie Wyoming w prawyborach republikańskich, gdzie po przeliczeniu 13% głosów, 30% przewagę nad konkurentką ma, przepraszam, Trumperka ma przewagę nad Liz Cheney, córką Dicka Cheney, babką numer 3, no, numerem 3 w klubie republikańskim, jakbyśmy to powiedzieli po polsku, w kongresie, w Izbie Reprezentantów. Liz Cheney bardzo ostro atakowała Trumpa i podstawiała mu nogę na każdym kroku, w związku z tym nie będzie już reprezentowała stanu Wyoming. Najprawdopodobniej jako republikanka w stanie, w Izbie Reprezentantów. Także no, Trumperzy przejmują kongres, jeżeli nic, prawda, tam nie wybuchnie, nie wylądują kosmici, i wymuszą prawdopodobnie ten reset, jeżeli on się nie wydarzy nawet wcześniej. Jeżeli nie będzie resetu takiego gwałtownego jak za Obamy, cały Zachód dogaduje się z Rosją, to przynajmniej Unia Europejska, czy niektóre kraje Unii Europejskiej, już nie tylko Węgry, mogą się dogadać w sprawie zniesienia sankcji, dlatego że ciepłe kaloryfery są dla rządów zachodnich ważne. Po prostu są ważne. Nikt nie ma ochoty tracić władzy, a już czterech premierów z dobrej woli, po dobrej woli, czy bez chęci ustąpiło ze swoich stanowisk w Europie. No być może na czas Draghi to na czas kryzysu po prostu ustąpił miejsca zapewne Giorgi Meloni, która jest wprawdzie wielką antysystemówką, ale tak naprawdę to się jej system wcale nie boi. To już osobna historia. Te Włochy, to myślę, że o tym trzeba będzie opowiedzieć osobno. Zbliżają się wybory. W każdym razie myślę, że pora na to, żeby już teraz Kaczyński przyłączył się na nowo do Orbana. Wprawdzie kary za grzechy wobec Brukseli zaplanowane wobec Orbana nie dotyczą Polski. Węgry mają być pozbawione w ogóle pieniędzy. Polska ma być pozbawiona, czy już jest pozbawiona tylko tak zwanego KPO, ale jak widać, to i tak boli bardzo Kaczyńskiego, że tych pieniędzy z KPO nie będzie. On powinien był to już wiedzieć przecież ponad rok temu, no ale połapał się dopiero teraz i zaczął atakować Unię właśnie za to, bo zawsze chodzi o pieniądze. Jak nie wiemy, o co chodzi, tym razem chodziło o pieniądze, o te 30 parę miliardów euro. No, niby dla Polski, naprawdę w dużej mierze dla gangu Kaczyńskiego. Po prostu on miał tymi pieniędzmi się pożywić, ten gang. Jak się nie pożywi, to będzie wściekły, to władza Kaczyńskiego wewnątrz gangu będzie słabsza, gang się rozsypie, no i władza też się rozsypie. Zawsze chodzi o pieniądze. Więc teraz, przyłączając się do Orbana, Kaczyński mógłby stać się pionierem tego resetu, czy to europejskiego, czy nawet może amerykańskiego resetu z Rosją. Co więcej, to by się spodobało Trumpowi. Ekipa Kaczyńskiego, mimo tych dziwnych ruchów Morawieckiego wobec Węgier, ekipa Kaczyńskiego, ekipa PiS-owska wciąż utrzymuje bardzo dobre relacje z Węgrami. To zerwanie jest takie teatralne raczej. Natomiast mówię, aparaty czy partii obu, węgierskiej i polskiej, czy ten cały, te szersze ekipy, powiedzmy sobie, biznesowo, medialne na przykład, współpracują ze sobą. Natomiast nie ma dobrej współpracy nawet między ekipą Dudy a Trumperami. Mimo że akurat Duda utrzymywał relacje osobiste wręcz z Trumpem, jakieś tam. No i to byłaby okazja, taki reset, żeby naprawić te relacje z Trumpem, bo oczywiście Trumperzy
Cokolwiek by się tam stało w Ameryce, Trump, że w tej czy innej postaci, z Trumpem czy nawet bez Trumpa, bo może się uda go, nie wiem, zaciukać przed wyborami, może uda się go wsadzić do więzienia i nie dopuścić do wyborów. Nie wiem, no myślę, że nie, ale to nawet to ta wielka formacja amerykańska, ci patrioci amerykańscy są przyszłością Ameryki po prostu, więc z nimi warto trzymać i myślę, że Kaczyński mógłby sobie zarobić bardzo dużo punktów u nich, współpracując na nowo z Rosją, czy przywracając normalne relacje z Rosją. To powiedziawszy, w zasadzie już powinienem kończyć. Dodam jeszcze tylko, bo tak mi się skojarzyło przy okazji tych pieniędzy. A jeszcze jedna rzecz. Czy w tej chwili, dopóki tam Trumperzy nie rządzą w Ameryce, czy Kaczyńskiemu coś grozi ze strony na przykład ambasadora Marka Brzezińskiego, gdyby nawiązał na nowo relacje z Rosją i sprowadził do nas rosyjski gaz, a może nawet rosyjski węgiel? Otóż tak szybko nie grozi. No, zamach stanu to nie jest prosta sprawa. Wiemy, że to się do tej pory nie udawało, że jakieś czarne protesty, potem jakieś tam ciamajdany, potem znowu jakieś protesty kobiet i to nic nie zmieniło. Więc taki jakiś przewrót, na przykład za pomocą narzędzia, jakim byłyby tłumy wściekłych Polaków jesienią, niedogrzanych, głodnych, to nie wyjdzie, zwłaszcza, że Polacy nie są skorzy do wychodzenia na ulicę i blokowania miasta, już na pewno nie brutalnie. Więc to raczej nie wyjdzie, no bo jakiś zamach przez metodami w białych rękawiczkach, no jakieś haki, jakieś coś, to też do tej pory nie wychodziło i to raczej nie wyjdzie. No Brzeziński, gdyby to był on, ale myślę, że nie wiem kto, no ktokolwiek z tego powiedzmy głębokiego państwa Stanów Zjednoczonych, tego powiedzmy establishmentu, który obecnie jest u władzy, gdyby chciał ten ktoś obalić Kaczyńskiego, to raczej przez zmianę większości w Sejmie, przez pozyskanie tych tam paru posłów i wymianę rządu po prostu. No właśnie, więc znowu wracamy do mechanizmu wymiany rządu. Kaczyński powinien wymienić rząd. Jego wrogowie być może chcieliby wymienić rząd. To rzeczywiście jest bardzo ciekawa rozgrywka, ale to byłby rząd, jak mówię, techniczny, na chwilę rząd zderzak, bo przecież ani Tusk, ani Hołownia, ani pomniejszy płas sejmowy nie ma ochoty rządzić, bo nikt nie ma ochoty teraz rządzić. Poza Kaczyńskim, który musi rządzić, bo inaczej grożą mu straszne konsekwencje ponoć. Więc wreszcie wrócę do tej sprawy pieniędzy. Otóż pieniądze były, czy obiecane i niedostarczone pieniądze, które pobudziły chciwość aparatu pisowskiego, były przyczyną zmiany, takiej gwałtownej zmiany narracji, na razie narracji, jeszcze nie czynów, Kaczyńskiego wobec Unii. Pieniądze również takie niby w zasięgu ręki, ale jednak niedostarczone stały się również, czy odebrane stały się również przyczyną kłopotów wewnętrznych w Konfederacji, kiedy to niedawno partia Korwin musiała się pozbyć połowy swoich udziałów w finansach Konfederacji, subwencji od podatnika, bo odeszli z niej działacze współpracujące blisko z Robertem Winnickim, czy też, jak niektórzy twierdzą, będący już na smyczy kaczystów. Nie sądzę, żeby tak było. Również pieniądze stają się, już są przyczyną kłopotów wewnętrznych w Konfederacji Korony Polskiej Brauna, bo pieniądze z subwencji płynęły na jakieś, na jak, płynęły jakimiś kanałami do nielicznych, a liczni działacze, w końcu tam ich jest stu kilkudziesięciu aktywnych działaczy albo więcej, nic z tego nie dostali, a przecież niektórzy wycenili swoje działanie w Konfederacji, no i oczekiwali, że może kiedyś coś z tego skapnie. Nie skapło.
Więc na kongresie, czy to się nazywa zjeździe korony we wrześniu, za niecały miesiąc chyba, może być, może kiedy, zaraz, to może kiedy, jaka jest data kongresu, może ktoś napisze w komentarzu. No, będzie nieprzyjemnie, no już jest nieprzyjemnie w tej partii, a więc no, pieniądze, które widać, a ich nie można złapać, to są pieniądze, które dzielą, tak? Żadna drużyna nie ostanie się, kiedy zobaczy pieniądze, łupy w zdobytym mieście ich nie dostanie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o kciuki w górę, proszę o komentarze mądre, głupie, zresztą wszystko jedno jakie. Proszę o subskrypcję i do zobaczenia.